Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie dokładnie, o co chodzi z tym całym helewatorem, czyli nowości, która zostanie otwarta już w ten piątek o godzinie 16, bramy do niej i będziemy mogli razem z gildią pokonywać jakieś potwory, dostawać jakieś nagrody, jakieś tutaj tokeny są. Generalnie no bardzo ciekawa rzecz, troszeczkę taki legendarny loch, tylko że gildyjny, ale podobno nie taki grzybożerny, podobno troszeczkę inaczej to będzie działać, ale na spokojnie zaraz do wszystkiego dojdziemy. Oprócz tego pokażę wam najciekawsze rzeczy, które się zmieniły w tym update'cie. Jeżeli ktoś chce poznać tak wszystko od góry do dołu, wszystkie zmiany, jakie błędy zostały naprawione i tak dalej, to zapraszam do wczorajszego odcinka. Wczoraj to sobie od góry do dołu omówiliśmy. Ja tam troszeczkę swoich rzeczy też wtrąciłem, więc warto obejrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o ten cały helewator, to dzisiaj omówimy suche fakty, jak to będzie działało. No a postaram się jakoś w piątek albo w weekend, mam nadzieję, że jak najszybciej, nagrać wam po prostu jakieś pierwsze próby tego lochu, jak to będzie działało, jak to wygląda i tak dalej, więc oczywiście warto subskrybować kanał, żeby być na bieżąco, zostawiacie też łapeczkę w górę pod tym filmem, to w ogóle nie zapomnijcie, tylko zjeżdżajcie, znowu późno jest, wiem o tym, znowu jestem trochę zmęczony, więc jakby coś tam powiedział źle, nie tak, no to sorki, w każdym razie no i tak chcę to dla was jak najszybciej nagrać, więc łapa w górę, subik z dzwonem, żeby być na bieżąco, bo będziemy, tak jak mówię, ogrywać ten helewator, jak już wyjdzie, no i oczywiście piszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie, jak już obejrzycie ten film i możecie również wbijać na Discorda dla widzów i na Twitcha. Dobra, to taki krótki pakiecik. Tak jak mówię, w dzisiejszym filmie oprócz tego helewatora pokażę wam, co tutaj się pozmieniało i być może pokonamy sobie Dorzera, czyli ten nowego jednego przeciwnika, który został dodany właśnie w tej karuzeli z idolami. Bo myślę, że pokażę wam generalnie jego statystyki i tak dalej, to na berserku i myślę, że nawet tym berserkiem jesteśmy w stanie go pokonać, ale to może już później. Na wstępie chyba zaczniemy po prostu od tego helewatora, to co najważniejsze, dlatego że myślę, że wiele osób tutaj się po to głównie zgromadziło. Mam dla was sporo screenów, sporo newsów, więc myślę, że możemy zaczynać. Dzisiaj będzie taki zlepek wszystkich nowości, to od razu wam powiem. I jeszcze na początek wtrącę, że pierwsze co w ogóle, jak zaktualizowałem apkę na telefonie, co ujrzałem, to zepsuli mi awatar po raz kolejny, dlatego że pamiętacie, że na początku jak dostałem ten niebieski, tego mrocznego elfa, to on był tak bardzo po lewej stronie, potem mi go wycentrowali, a po dzisiejszej aktualizacji znowu był po lewej stronie. Fakt faktem, szybko się z tym uwinęli, szybko to naprawili, jak widzicie na Steamie już jest ok, na przeglądarce jest ok, na Androidzie z tego co wiem również jest ok, natomiast na iOSie on się nie zaktualizował i jak zaktualizujecie apkę, żeby mieć tę aktualizację, to ważne, żebyście to zrobili, żeby w piątek potem nie było płaczu, że tam nie macie tego helewatora albo coś, to generalnie na iOSie będziecie mieli, jak wpiszecie tam nie w sali chwały czy coś, ten awatar tak bardziej po lewej i prawdopodobnie, jeżeli to się nie zmieni do jutra samo z siebie, to ten awatar do następnej aktualizacji na iOSie, czyli powiedzmy tam no myślę, że kilka miesięcy, nie? Zanim będzie kolejna, może z dwa, coś takiego, więc no tam niestety troszeczkę w oczy kuje ten awatar, jak gram u siebie na iPhone'ie, natomiast tak jak mówię, no na każdej innej platformie już na szczęście jest ok, więc w miarę szybko to ogarnęli, ale to mówię, taka anegdotka, to mnie właśnie zostało, jak odpaliłem dzisiaj apkę po aktualizacji. No i okej, helewator, jak widzicie w prawym dolnym rogu pokazało nam się odliczanie. Coś takiego jak mamy do legendarnego lochu, no to teraz mamy właśnie do tego helewatora. Mamy jeden dzień i jeszcze 19 godzin. Tak jak mówię, w piątek o godzinie 16 zostanie to otwarte i będziemy mogli sobie już zacząć grać. Co ciekawe, w opcjach wprowadzili również, jak dobrze widziałem dokładnie, tutaj mamy legendarny loch mniej animacji i mamy helewator mniej animacji, więc to swoją drogą. No i okej, i myślę, że możemy powolutku zaczynać. Nie pozapisywałem sobie nazw tych screenów, ale dobra, zaczniemy od tego. To co dzisiaj wleciało o 12. Nadszedł czas na naszą aktualizację 11.1. Czeka na was zupełnie nowe wydarzenie. Helewator. W ogóle nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam swoją drogą. Od piątku o 16 walcz z potężnymi potworami na 500 piętrach razem ze swoją gildią przez 10 dni i zdobywaj ogromne nagrody. Co więcej, możesz spodziewać się nowych funkcji, ulepszeń dzięki tej aktualizacji. No i tam dziennik zmian i tak dalej, no to nieistotne. Co jeszcze ciekawe, co jeszcze weszło swoją drogą?
to to, że kolejna zmiana w reakcji na wczorajsze negatywne opinie, że można pominąć licznik czasu areny oglądając reklamy, teraz jest on ograniczony do 50 pominięć dziennie. To generalnie chodziło o to, że dużo osób było negatywnie nastawionych do tego, dlatego że wiele osób myślało, że teraz, w sensie tak było w sumie, że teraz za darmo można zaledwie tam obejrzenie reklamy, czyli około powiedzmy od 10 do tam 30 sekund, można atakować daną osobę. Można było to robić w nieskończoność, nie trzeba było czekać tych 10 minut na ten timer na arenie, jak to ma się normalnie, więc można było praktycznie za darmo farmić jakieś tam golda i tak dalej. No ludziom się to nie podobało, więc jak widzicie, to jedyna zmiana od wczorajszego odcinka, że to jednak będzie ograniczone i będzie ograniczone, tak jak mówię, do 50. No i okej, myślę, że teraz możemy sobie zacząć drugi screen. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Jak coś, to sobie możecie zatrzymać, oczywiście przeczytać samemu. Ja to już raz czytałem, ale przeczytam również z wami. To jest przetłumaczone z angielskiego forum, jest przetłumaczone na polski, więc to nie musi być idealnie, no ale grunt, że jest. No i zaczynamy. O co chodzi z tym helewatorem? To winda, która wjeżdża bezpośrednio w głąb podziemi. Walcz z 500 wrogów generalnie. Ja mam zawsze problem z tą odmianą, zauważyłem. Późno już jest, zmęczony jestem, nieważne. Musimy walczyć z liczbą wrogów, która wynosi 500. O rosnącej sile i wspinaj się w rankingach ze swoją gildią. Helewator jest dostępny przez 10 dni, no i wymagany poziom to 10+, więc generalnie każdy będzie mógł z tego skorzystać. Z tego co wiem, tu od razu odpowiem na pytanie, każdy gracz walczy z właśnie tymi potworami. Podczas walki zdobywacie nagrody dla siebie oraz takie ogólne dla gildii. To też dużo osób właśnie pytało, czy to będzie tak, że 50 osób versus te 500 wrogów. Nie, każdy ma po prostu swoją pulę, że tak powiem, 500 wrogów, więc no tak to generalnie wygląda. Każda walka kosztuje kartę klucza. Co 30 minut otrzymasz nową kartę klucz. Jeśli nie masz żadnego pod ręką, możesz również użyć grzyba. Czyli tutaj generalnie, jeżeli chcemy jak najszybciej to przechodzić, i tu właśnie jestem ciekaw, czy da się to zrobić generalnie na raz. W sensie, może zaraz do tego dojdziemy, ale no jeżeli nie możesz walczyć, bo nie masz tej karty klucza, no to możesz walczyć za grzyba. Czyli czy ja bym mógł na przykład te 500 wrogów za grzyby sobie pominąć i generalnie tyle. Podobno to ma być niby tak jak zwykły loch, czyli po prostu klikamy Enter, lecimy dalej, tak pisali, no ale tu właśnie jestem ciekaw, czy udałoby nam się na jednym odcinku to wszystko zrobić, no ale dobra, zobaczymy. W ogóle zobaczymy też, jakie będą nagrody, bo nie ma generalnie nic o tym, więc to jest niespodzianką pozostaje. No ale okej, co 24 godziny helewator jest resetowany o 20 pięter, co pozwala ponownie pokonać wrogów na tych piętrach, czyli generalnie jak oni są chyba za silni, to potem jest reset, żebyście mogli od nowa jakby sobie wbijać. Za każdego pokonanego wroga oprócz zwykłego łupu otrzymujesz cenne żetony piekła. Są one dodawane do żetonów członków twojej gildii. Pod koniec wydarzenia wszystkie uczestniczące gildie zostaną nagrodzone na podstawie zdobytych piekielnych żetonów. Jeszcze spojrzałem, czy się tu nagrywa, bo szkoda by było, żeby to pominąć. No i właśnie, tu wam mogę teraz zaprezentować screena. Nie wiem, czy to będzie ten, nie ten, to na później. O, dokładnie, tego screena. On jest bardzo mały, ja to wziąłem z App Store'a, zrobiłem screena. No ale jak widzicie, mamy w lewym górnym rogu te żetony piekła, o ile się nie mylę, tak to się nazywa, tak, piekielne żetony. W prawym górnym rogu mamy chyba tę kartę klucza, jak widzicie mamy 15 na 15, no i możemy walczyć właśnie za tą kartę klucza, jak widzimy. Pokazuje nam czas na dole, ile jeszcze mamy, to jest oczywiście z wersji mobilnej, no ale na komputerze pewnie będzie podobnie. Pokazuje nam, ile jeszcze mamy czasu do tych 20 pięter, no i jakie mamy nagrody, na przykład w tym wypadku jest to 5 milionów golda, co ciekawe. No i mamy piętro 302 na 500, to swoją drogą. No i tak jak mówię, ja jestem bardzo ciekaw, czy da się to 500 zrobić na raz i to mieć z głowy, czy jednak trzeba jakby co 20 dni. W sensie nawet jak chyba dojdziemy do 500 i pokonamy, to i tak nam się to będzie resetować o te 20 w dół, o ile się nie mylę. No ale nieważne, zobaczymy, jak to będzie faktycznie wyglądać. Dobra, myślę, że możemy wrócić do tego i teraz tak. Karty kluczowe. Każda walka kosztuje jedną kartę klucza. Co 30 minut generowana jest nowa karta klucz. Jeśli zebrałeś maksymalnie 15 kart kluczy, czyli to co było w prawym górnym rogu, więcej nie zostanie wygenerowanych. Nie zapomnij używać ich regularnie, co ważne. Jeśli nie masz pod ręką karty klucza, możesz również zapłacić grzybem, aby rzucić się w bitwę. Jeśli znajdziesz klucze w innym miejscu, zawsze zmieszczą się w twojej kieszeni. Czyli jeżeli chyba zdobędziemy jakoś inaczej tą kartę klucz, to ponad limit będziemy mogli ich mieć. Przynajmniej ja to tak rozumiem.
Lecimy dalej. Teraz odnośnie żetonów piekła. Za każdego pokonanego wroga w Helewatorze oprócz zwykłych łupów otrzymujesz cenne żetony piekieł. Liczba żetonów piekła, które otrzymasz za walkę, zależy od podłoża wroga. Twoje piekielne tokeny są dodawane do tych należących do członków twojej gildii, a na koniec wydarzenia wszystkie uczestniczące gildie zostaną nagrodzone na podstawie zdobytych piekielnych tokenów. Czyli właśnie to jest to, że im mamy w gildii bardziej ludzi, którzy grzybią i tak dalej, to też wiadomo zależy od nagród, nie? Jeżeli nagrody będą ciekawe, to wydaje mi się, że więcej osób po prostu będzie to grzybić, no a jeżeli będą słabe, no to raczej mniej, więc to jakby logiczne. No ale dobra, lecimy dalej. Teraz mamy zmianę gildii, to też jest istotne. Jeśli opuścisz swoją gildię podczas wydarzenia, zabierzesz ze sobą piekielne żetony i będziesz mógł dołączyć do nowej gildii w dowolnym momencie. Stracisz jednak 5% swoich żetonów piekła, właśnie. Możesz kontynuować walkę w Helewatorze i zbierać piekielne żetony, ale twoje piekielne żetony nie zostaną dodane do tych z twojej nowej gildii przez 24 godziny. Czyli tak jak dołączamy do nowej gildii, nie możemy brać udziału w walkach i tak dalej. Aha, tutaj, sorry, aż się tak zawiesiłem, ale tu jeszcze mamy dopisane. Jeśli zostaniesz wyrzucony z gildii, nie stracisz żadnych piekielnych żetonów, czyli to jest ważne. Jeżeli odchodzimy sami, to tracimy. Jeżeli ktoś nas kikuje, no to nie tracimy. No i dalej mamy, twoje piekielne żetony zostaną dodane do tych z twojej nowej gildii po 12 godzinach. No i okej, teraz mamy nagrody, czyli to, co myślę, że wielu osób ciekawi. Po zamknięciu Helewatora wszyscy członkowie gildii, którzy brali w nim udział, otrzymają nagrodę. Zależy to od rangi Helewatora twojej gildii w świecie gry i skaluje się wraz z twoim poziomem. Czyli bardzo w świecie gry, czyli generalnie może być tak, że to nie będzie ogólnie jakby, tylko to będzie na danym świecie. Czyli to już jakby zwiększa nasze szanse na dobrą nagrodę, no bo przeważnie jesteśmy w jakiejś topowej gildii, przeważnie w takowej topowej gildii najwięcej ludzi grzybi, że tak powiem, o ile dobrze to rozumiem oczywiście. I skaluje się wraz z twoim poziomem. W dowolnym momencie możesz sprawdzić rangę swojej gildii w Helewatorze w rankingach gildii. No właśnie, te rankingi też będą, to też sobie obczajmy, jak to już wejdzie. Możesz odebrać nagrodę do 7 dni po zamknięciu Helewatora. To też ważne, żeby się nie spóźnić. Nie ma znaczenia, kiedy odbierzesz nagrodę, jest ustalany po zamknięciu. 3 gildie z największą liczbą tych piekielnych żetonów, to też bardzo ciekawe, w świecie gry otrzymują również bardzo specjalne tło profilu na następne 60 dni. Czas działania rozpoczyna się wraz z zamknięciem Helewatora. No i właśnie, to jest to, czy to generalnie chodzi o jakby cały świat tej gry, czyli po prostu wszystkie serwery i 3 tylko gildie, czy generalnie będzie to tak, że po prostu na danym świecie 3 gildie. Jeżeli na danym świecie, no to dość proste, że tak powiem, no ale jeżeli to będzie w całej grze, no to jednak wiadomo, że różnie może z tym być. Jeszcze tu sobie włączę po angielsku, bo ja to z przeglądarki wam czytam. In game world, no to nie wiem, no w świecie gry, no ale to można interpretować dwojako, no albo na danym świecie, bo przecież gramy na różnych światach, albo po prostu w całym świecie gry. No nie wiem, to akurat pozostaje pod znakiem zapytania, ale to sobie ogarniemy już później. No i dobra, jeżeli chodzi o sam Helewator, to tyle. Myślę, że wszystko, co najistotniejsze wam przekazałem, ja też tu wiele rzeczy zrozumiałem, nic tu za bardzo skomplikowanego nie ma, a odnośnie samego działania tego lochu, powiedzmy, no to już sobie to ogarniemy, jak będzie to dostępne w piątek, więc jakby tutaj tak to generalnie wygląda. Dobra, to mogę sobie już zamknąć, to możemy zamknąć. Co ja tu jeszcze dla was przygotowałem? Teraz może przelecimy, co się tak naprawdę zmieniło wraz z tą aktualizacją. I teraz tak, co ja tu mam dla was przygotowane? Coś takiego mamy, to jest jakaś grafika z tego lochu, jak widzicie, to jest chyba przeciwnik level 612, to tak swoją drogą, lecimy dalej. Dalej mamy obrazek 7, no to co już wam pokazywałem. I jeszcze mamy coś takiego, to jest właśnie, teraz może przejdziemy do tego, co się faktycznie zmieniło. Jak widzicie, to jest ten cały end screen. Jeżeli ktoś osiągnął E151 albo wyżej, to ma właśnie taki end screen. No ja go wziąłem z tawerny, to jest akurat po polsku. No i jak widzicie, brawo, udało ci się ukończyć menadżera areny. Nikt już nie wątpi w twoją smykałkę do interesów. Masz teraz dostęp do najlepszych run. No i właśnie, takie coś nam się pokazuje. Dość ładne, dość satysfakcjonujące, można by powiedzieć, no ale tu dalej nie wiadomo, czy faktycznie jest sens, żeby to dalej robić. Dobra, screenów dla was więcej nie mam, no ale teraz lecimy do gierki. No i tak, tutaj
Odnośnie areny, no to jak widzicie mamy ten pasek postępu. Ktoś pisał, że dobrze by było, żeby ten pasek postępu z każdą jakby zmianą nazw run się resetował i to faktycznie by nie było głupie, no ale jak widzicie teraz mamy od samego początku run, czyli od E1 można powiedzieć E01 do E151. Ja tutaj na woju nawet nie wiedziałem w sumie, nie interesowałem się tym, od czasu do czasu tutaj robię jakieś tam resety i tak dalej. Jestem już na E143, więc w sumie dużo mi nie zostało, tak jak mam być szczery, no ale to nie istotne. No ale jak widzicie taki pasek postępu został dodany. Kolejna zmiana to czcionka, jak mamy platyny, moim zdaniem brzydka, moim zdaniem nieczytelna, zlewa się to, zwłaszcza jak jest czarne tło, jak to się ładuje, miało to być niby bardziej przejrzyste, no a tak średnio. Dobra, co my tutaj dalej mamy, jak ja mam w ogóle głośność gry, żeby, a ja, jest git chyba, tak jak zawsze. Kolejna rzecz, no to jest oczywiście dodane nowe osiągnięcie, tylko gdzie ono tutaj jest? Tutaj runiczny imperator, 10 nowym kwadragintilionów, czyli po prostu E151, zdobądź w menedżerze areny, czyli po prostu razem z tym end screenem, tak jakby pokazuje nam się, jak widzicie, zdobywamy w sensie to osiągnięcie, o którym wczoraj mówiłem, no i dostajemy te 5 wszystkich cech. Mamy tutaj nowy loszek, w sensie nowego potwora oczywiście, to będzie gdzieś tutaj, została dodana naklejka, wiadomo, to wam pokażę zaraz na berserku. Co więcej, to tej, że jest ograniczone oglądanie reklam za walki na arenie do 50, wam powiedziałem na początku. Tutaj mamy ten, jak widzicie, elewator już odlicza, że tak powiem. Aha, no i jeszcze zostały dodane tutaj, jak widzicie, numerki lochów. Zobaczcie, że tutaj mamy, myślałem, że to będzie w ogóle na mapie widoczne te numerki, ale widoczne są dopiero po najechaniu. Jak widzicie, jeden z bezczeszczone katakumby, dwa kopalnie glory, trzy ruiny gnark i tak dalej, więc to jakby również zostało zmienione. I co my jeszcze tu mamy odnośnie zmian? Czy coś ciekawego? Poczekajcie, ja sobie może wrócę. Elevator, nowe osiągnięcie, oglądanie reklam, ekran końcowy wam pokazałem, kolorowy pasek postępu, nowy efekt poświetlania po najechaniu na budynki, to jeszcze wczoraj mieliśmy, no ale to nie wiem, no teraz mamy ciemno, teraz już jest wieczór w Shakesie i ja tutaj za wiele nie widzę nowości, że tak powiem. Dobra, lecimy dalej. Usunięto stare wiadomości, to mnie nie dotyczy. Numerki lochów, jakiś tam kursor inny, kowal jeszcze nie jest odblokowany, to inna grafika kuźni, no ale nie, tu generalnie z takich nowości widocznych, że tak powiem, to generalnie tyle. To wszystko, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, tak jak mówię, trochę bez energii znowu, ale chyba lepiej niż wczoraj, trochę zmulony byłem, ale nie przeszkadzało wam to, z tego co widziałem, więc i tak jest git. Zresztą tak jak mówię, wczoraj były takie suche fakty odnośnie aktualizacji, przejechaliśmy sobie, powiedzieliśmy co tam się jeszcze zmienia, jakie bugfixy, aha, no i to co wam oczywiście wczoraj już czytałem, kopalnia złota już nie ma tego feature'a, oczywiście nie żadnego błędu, tylko feature'a, który sprawia, że jak mamy ponad połowę, to klikniemy cokolwiek tutaj, odbierzemy traktor czy cokolwiek innego i ona nam się uzupełnia, już to tak nie działa, więc teraz można spać spokojnie, bo po prostu ta kopalnia o wiele dłużej się, w sensie no zapełnia się tak jak powinna, a nie po prostu dwa razy szybciej, o może tak. Dobra, i z tego wszystkiego zapomniałem wam totalnie nagrać w końcu tego lochu, tego ostatniego przeciwnika, który został dodany, więc nagrywam to już po skończeniu odcinka i dokleję, bo odcinek wydaje mi się, że wyszedł fajnie, więc no tak jak mówię, lecimy na szybko i pokażę wam po prostu jak to wygląda. W tym celu musimy wejść oczywiście na naszego berserka, który już nie był odwiedzany od jakiegoś czasu, jak widzicie tak to tu generalnie wygląda. No i teraz tak, no tutaj się coś twierdzy zrobiło, tu akurat nie ma co patrzeć. Jak widzicie mamy karuzelę z idolami 21 na 21. Po wbiciu na tym berserku 500 levela, no to tą karuzelę miałem oczywiście zamkniętą i achievement również był zamknięty. Czy ja tu? Nie będę miał levela, całe szczęście, bo właśnie się bałem, że 501 wbije jak pokonamy tego Dorzera. No ale nie, miałem również 100% klasera, mamy 99,95, no bo właśnie nowy log został dodany. A jestem jeszcze ciekaw, jak to wygląda z osiągnięciem, w sensie, czy mamy to osiągnięcie zaliczone, czy jak to tu wygląda, to też jest myślę, że dość ciekawe. Aha, a nie, bo to nam się zalicza po 10, po 20 nie ma, dobra, to nieważne, to lecimy, od razu wam pokażę Dorzer poziom 580, więc dostaniemy od za niego oczywiście 300 milionów expa, ja tu mam wszystko ubrane, no tak jak mówię, jesteśmy berserkiem, więc problemu z nim być nie powinno. Awatarek ma taki, czyli nie ten z W50, tylko inny, no i dobra, myślę, że możemy zaczynać. Jak widzicie, Dorzer jest tutaj
tutaj magiem. Potężnym magiem, który ma 450 tysięcy inteligencji i 380 tysięcy HP. No wszystkich tu oczywiście nam one-shotuje, no ale my jako berserk gracze i z nim problemów mieć żadnych nie powinniśmy. Tylko teraz no musimy troszkę poklikać, musimy się rozpędzić. Jak widzicie, nasze pachołki troszkę mu tutaj zbijają HP, no bo to jest mag, więc tak jak mówię, no on tego HP nie ma jakoś bardzo dużo. No i dobra, teraz myślę, że na szybko sobie tylko poklikamy. No i dokładnie, jak widzicie, pokonany, problemów z nim dużych nie było. Dostaliśmy tam jakiś pasek dla wojownika, ale to nieistotne. No już niestety kolejnego lochu tu nie możemy zrobić, bo już wtedy wbijamy level, także musimy już uważać, ale myślę, że już zanim kolejne jakieś lochy takie trudne wprowadzą, tak jak na przykład ten, to już na wojowniku będziemy na tyle mocni, że po prostu tam będę wam mógł je pokazywać. No i od nowa mamy 100% w klaserze dokładności, jak widzicie, no i zobaczymy sobie tą walkę. Dobra, więc tak, tutaj mam jeszcze jakieś pozapisywane, aha, i mamy Dorzera. Dobra, jak to tu wyglądało, jestem ciekaw. No tutaj ten się nie popisał, kryte Maguś też bez kryta, co ciekawe, Kunegu Gunda też bez kryta, no czyli pewnie jakaś seria wjechała, 3-4, no dokładnie, 4 z tego chyba 3 krytyki, no i siadło to bardzo, bardzo łatwo, więc tak generalnie wygląda ten nowy przeciwnik w lochu nowym, w sensie nie, loch jest stary, ale przeciwnik jest jeden nowy. No i dobra, to tyle. Jeżeli chcecie jakieś tam inne zmiany, inne nowości, inne pierdoły, to wszystko było we wczorajszym filmie analizowane, więc polecam tam zajrzeć jeszcze. No i dawajcie znać oczywiście w komentarzach, co wy sądzicie o tej zmianie. Czy wam się podoba? W sensie no ciężko ocenić, to są na razie znowu suche fakty, wszystko się okaże w piątek, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jakie będą te nagrody. Ten profil, ciekawy jak to będzie wyglądać, ciekawe czy to właśnie będzie dla trzech gildii ogólnie w całej grze, czy na danym serwerze, to też jest istotne. To zobaczymy w sumie, ale to takie, mówię, to się wszystko okaże, jak już to wejdzie w piątek. Oczywiście również spodziewajcie się ode mnie filmu, jak to będzie wyglądać w praktyce. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, przypominam, wyrażajcie swoje opinie w komentarzu, zostawcie kciuka w górę, dobijmy jakąś fajną ilość, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. No i co, standardowo wbijajcie na Twitcha, wbijajcie na Discorda, linki są przy piętym komentarzu i opisie. Co do mojego kodu jeszcze powiem na sam koniec, to dzisiaj miałem dostać informację, nie dostałem, nie wiem, no kod niby jest, nawet wam mogę pokazać, że jeszcze tutaj jak wejdziemy sobie cyk, wpiszemy neutral 54, cyk, no to jak widzicie kupon jest Nodridi, czyli coś ma być, więc ewentualnie jego używajcie, jakbym nie dał rady w piątek nagrać filmu albo coś, no ale jeszcze o co on daje ani nic nie mam totalnie pojęcia. Dla przykładu jak tutaj wpiszemy na przykład neutral 55, no to kupon jest nieprawidłowy, no bo jeszcze takowego nie ma, on będzie prawdopodobnie na serwer międzynarodowy 55, także no nie wiem, jak już dostanę jakieś info, to wam oczywiście dam znać. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. No i te kciuki w górę pamiętajcie, zostawiajcie. Trzymajcie się i cześć!